wina. Złota nić wiary Chrystusowej na ziemiach polskich. Chrzest Mieszka I w 966 roku jest nie tylko momentem szczepienia władcy i jego poddanych w Kościół katolicki, ale także początkiem historii narodu i państwa polskiego. Powstanie i trwanie Polski jest ściśle związane z jej chrystianizacją. Od daty chrztu rozwijana jest piękna i delikatna złota nić świętości i wszystkiego, co najpiękniejsze w naszych ponad tysiącletnich dziejach. Ta nić bywała często nadwyrężana i brukana przez rozmaite odstępstwa i niewierności synów narodu polskiego. Jednak jak dotąd, co jest zachwycającym faktem, nie przerwała się ostatecznie. Ale ty jako ten Arab, czy ty zastanawiałeś się kiedyś, że Jezus to w ogóle nawet Bożej Polakiem Jezus Chrystus nie był? Czy ty zastanawiałeś się na tym? Pokoleniom Polaków. Proszę o komentarz. Jezus nawet Polakiem nie był. Czy ty się zastanawiałeś jako ten Arab? Polska, Jezus Polakiem nie był nawet. Komentarz. Wielki komentarz. 1050-letnia historia chrześcijańskiej Polski jest tak bogata, że można by pisać na jej temat Gierek mówi teraz. Gierek mówi teraz, tak. Tyle pokoleń świętych teraz Gierek mówi. I błogosławionych rozmaitych wydarzeń. Artykule tym spróbujmy dotknąć jedynie kilku najbardziej znamiennych spraw, które pomogą nam w tych rocznicowych rozważaniach. Człowiek zaś często jest stoczony przez. Przybywam do was z ziem Polan, wręcz fascynujące jest to, że pierwsza znana nam wzmianka pisana o Polsce pojawia się w roku 1000, a więc krótko po naszym chrzcie. Jej autorem jest święty Brunon z Kwerfurtu, Niemiec obecny, który w żywocie świętego Wojciecha przytoczył słowa świętego Wojciecha wypowiedziane do Prusów. Pokazują one misję, jaką Polska dostała od Boga. Przybywa do was z ziemi Polan, terra Polonorum, rządzonej przez księcia Bolesława, by nieść wam światło wiary prawdziwej. Ale tego Wojciecha to ugotowali w oleju. Tutaj można zobaczyć. Ale tego Wojciecha to ugotowali w oleju. Obraz. No, dziękujemy bardzo.